Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala To kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na wojowniku i dzisiaj tak naprawdę odcinek o wiele krótszy, dlatego że udało, jak pewnie już widzicie po tytule skompletować się nam wszystkie legendarne itemy właśnie z tego najnowszego legendarnego lochu. Jak widzicie tutaj mamy tą pierwszą wersję, czyli Halloweenową. No i teraz mamy tą wersję z Władcy pierścieni, czyli tą można powiedzieć świąteczną. No i jak sami możecie zauważyć, tutaj dosłownie już wszystkie itemki mamy. Zaraz przejdę, ile to mnie kosztowało grzybów, ile tam prób zrobiłem i tak dalej zresztą tutaj jak najedziemy na ten loch no to wszystkie te statystyki sobie możemy zobaczyć, to już możecie podejrzeć, ale to zaraz do tego przejdziemy no i też sporo osób z was może nie wiedzieć tak naprawdę jak wyglądają jeszcze wszystkie itemy raczej kto tam jest ciekawy to jakoś do tego doszedł natomiast kto nie wie no to teraz jak sami widzicie tak to wygląda no mieczyk jest moim zdaniem taki średni, generalnie Itemki są na pewno ładniejsze niż te poprzednie. To takie moje osobiste zdanie. Są ładniejsze i jakoś to tam się prezentuje jako całość. Zresztą tutaj możecie zobaczyć, bo mam akurat założone wszystkie te właśnie nowe, legendarne itemy. No, jak widzicie, jako całość się to jakoś tam można powiedzieć prezentuje. Aczkolwiek, no, jak na legendarne itemy, to one nie są jakieś super ładne. Dlaczego? No, dlatego że moim zdaniem, jako te legendarne itemy, to powinni zrobić coś w stylu. Na przykład tych setów z Tornada 500. One są naprawdę ładne. Praktycznie dla każdej postaci wyglądają ładnie, dla wojownika najbardziej. Te niebieskie itemki, które ja tutaj miałem wcześniej, zanim jeszcze w sumie gdzieś może mam, mam tutaj, nie, nie mam akurat. Wcześniej jeszcze miałem te niebieskie, nie? Bo one bardzo ładnie, bardzo ładnie wyglądają, bardzo do siebie pasują, co logiczne w sumie, no bo to jest cały set. No ale generalnie chodzi mi o to, że faktycznie wyglądają tak prestiżowo. No bo pokonać Tornado 500+ plus to już jest osiągnięcie, nie? Więc co za tym idzie, no skoro to mają być legendarne itemy, no wiadomo, dają więcej statystyk i tak dalej, to jest na plus. No ale ten wygląd mógłby być jakiś tam ładniejszy. Chociaż tak jak mówię, jako całość na pewno prezentuje się to lepiej aniżeli te pierwsze itemy, bo to to było w ogóle można by powiedzieć, że no śmiech na sali. W ogóle mi się nie podobały, oprócz tam powiedzmy tarczy tutaj tego tego trinketu nazwijmy to, ten wisiorek, nawet spoko pierścień, no ale generalnie no te buty ten, ten ta klata, ruzga różga była fajna, ruzga z broni mi się najbardziej podobała, miecz średni, to średnie ten miecz w ogóle strasznie dziwnie wyglądał podczas atakowania, więc to tym bardziej no ale teraz mamy coś takiego, teraz mamy coś takiego no i generalnie każdy z tych itemów jakoś tam się odnosi do władcy pierścieni ja tam nie będę wam tego tłumaczył bo nie wiem, wiem tylko o tym mieczu, o co z nim chodzi, dlaczego on jest złamany i tak dalej, ja to już mówiłem na którymś odcinku, dlaczego już to jest ostatni odcinek z legendarnego lochu i już więcej nie będę, nie planuję nagrywać. Ano dlatego, że widzę po wyświetleniach, że Wam się to tak średnio podoba. Wczorajszy film chyba w tym momencie ledwo dobija 2000 wyświetleń, więc no to mówi samo za siebie. Gdzie tam poprzednie filmy robią po 3,5, po 4,5, więc no po prostu takie samo przechodzenie tego lochu. Wygląda na to, że Wam się nie podoba. Co za tym idzie, tak jak mówię, no, zdobyłem te wszystkie legendarne itemy dosłownie wczoraj, w ciągu całej doby. Więc no, na tym kończę i zamykam ten temat legendarnego lochu. Jutro powinien się pojawić już odcinek normalny z Lożków, prawdopodobnie z Druida, ale to jeszcze zobaczymy. Więc tak, tak jak mówię. Te legendarne itemki udało mi się skompletować. Tak jak mówię, zajęło mi to, tak można powiedzieć, pełną dobę, bo wczoraj po północy zrobiłem trzy razy. Yy, zdobyłem sobie właśnie trzy itemki. Później tam wstałem i praktycznie cały dzień yy, wiadomo, no, z jakimiś tam mniejszymi, większymi przerwami robiłem ten nog i zajęło mi to 14 w ciągu dnia yy, tych podejść, czyli tych ranów, czyli łącznie 17. Yy, no wiadomo, broń tutaj dla, yy, dla tutaj zwiadowcy dla maga i tą tarczę można sobie zrobić, jak zdobędziemy broń to automatycznie można te trzy itemki zdobyć dlatego, że wystarczy zwykłą broń zmienić jej wygląd na tutaj tą legendarną z tego lochu, czyli tą wrzucić do kibla, no i już mamy mamy tutaj albo tarczę, albo łuk dla zwiadowcy, albo tutaj różdżkę dla maga, więc to jest jakby plus i to można bardzo łatwo zdobyć, no i tak jak mówili, faktycznie tych powtórek wydaje mi się, że trafia się mniej dlatego, że ja po 11 ranach miałem już wszystko oprócz paska, czyli tutaj do, dokładnie tego żeby ten pasek wydropić musiałem 6 prób zrobić, więc no troszkę tego ostatniego itemku poszukałem, ale generalnie jak sami widzicie no zajęło to na pewno mniej niż ostatnio yy, i tak może teraz wiecie co, może teraz sobie przejdziemy po prostu do statystyk jak to tutaj wyglądało, no kto chce to sobie może zatrzymać i popatrzeć na te itemki jak wyglądają. no co mi się podoba tak naprawdę, yy, pierścień mi się podoba, jest taki można powiedzieć jakoś fajnie wygląda, ta rękawica też jest nawet spoko, yy, fajka jest nawet ok no, ten mieczek taki, mimo że złamany, no to jakoś to tam powiedzmy wygląda. No i tyle, nie tyle. No tak, lata to taka zwykła, nie wiem, chem to ten pasek też taki zwykły, tarcza mi się w ogóle nie podoba na przykład. Chociaż w sumie nie wiem, jak to będzie wyglądać tam w walkach. Wiecie co, to możemy sobie tutaj na przykład, nie wiem, spróbujmy tego sobie zaatakować. Zobaczymy. No, mieczek wygląda tak w walce, no i tarcza tak, no to w sumie jakiegoś tam dużego powiedzmy szału nie ma jeżeli o to chodzi, no ale tak to się prezentuje, mogę wam przy okazji pokazać, z tego co wiem różdżka jest zbugowana nie wiem czy nadal jest, czy nie to nie różdżka, to yy, łuk jest zbugowany, dlatego że strzały wystrzeliwuje takie jakie miał ten łuk z poprzedniego legendarnego setu, czyli to były bodajże serca i ten nowy łuk to samo robi to mieli naprawić, nie wiem czy już to zrobili czy dopiero zrobią, Różka tak samo ma jakiś tam błąd z też tym, a z tym astom animacją strzału też to mają naprawić, także no jeszcze to nie jest do do końca dopracowane, ale tak jak mówię, no fajka, pierścień, ta rękawica, no i powiedzmy, że mieczyk, nawet w porządku. No i okej, okay, teraz jeżeli chodzi o. O tutaj, te nasze statystyki, to tak to wygląda. Najszybsze zwycięstwo po 6, czyli 6 odrodzeń nam, liczba prób 1 to jest chyba, odnosi się do aktualnego podejścia. To, jakby nie ma co. Najszybsze zwycięstwo 6, czyli po 6 odrodzeniach udało nam się przejść cały loch. Komnaty na próbę 28, czyli to nie wiem, czy chodzi o to. Nie, no to na pewno komnaty na próbę 28. Yy, czy to chodzi o to, że po prostu najwięcej w ciągu jakby jednej, zrobiliśmy 28 komnat pomiędzy odrodzeniami, to jest nasz, nasz max? To nie wiem. Yy, najlepszy wynik 84, to też nie wiem tak naprawdę o co chodzi. Wydawało mi się, że najlepszy wynik 84 to jest właśnie, że 84 komnaty zrobiliśmy bez żadnego odrodzenia, ale, ale tutaj komnaty na próbę yy, 28. To też nie wiem, nie wiem co i jak, no ale dobra, wygrywasz 17 razy. To nas możecie napisać w komentarzu, bo tu w sumie się nie zagłębiałem. No, generalnie naj, najważniejsze jest to, że najszybsze zwycięstwo 6, czyli po prostu 6 razy musieliśmy się odrodzić, i to jest takie wydaje mi się, że minimum. Bardzo ciężko zrobić w 5, wydaje mi się. No i wygrywasz 17 razy, czyli po prostu 17 razy ten lock zrobiliśmy. To macie jako dowód. No i co łatwo wywnioskować, łatwo tam sobie obliczyć, około 7000 grzybów musieliśmy na to wydać, czyli właśnie żeby skompletować cały ten legendarny secik, no to musieliśmy, tak jak mówię, te 7 grzybów y, zdobyć, nie? No ale wszystkie itemki mamy te legendarne, już tutaj naprawdę jeżeli chodzi o przebieranie, to mamy na długi, długi czas y, z głowy to przebieranie, y, teraz sobie tutaj muszę tylko troszkę jeszcze do kowala tutaj metalu i kryształu pozbierać, żeby to wszystko razy 10 już było ulepszone, y, no bo jednak to ulepszenie kosztuje i tutaj jak widzicie buty, y, tutaj pasek i wisiorek i chyba tyle, dokładnie te trzy rzeczy mam ulepszone razy 9, y, także jak sobie tutaj Tutaj pozbieram na ulepszenie, no to ulepszę razy 10 i będę miał z tymi itemkami na woju naprawdę przez długi czas spokój. Yy... I co? To by było chyba na tyle. To taki odcinek, tak jak mówię, krótki, żeby Wam tylko pokazać, że y, jak to generalnie wygląda i, i po prostu ile wydałem, jak te wszystkie itemki wyglądały i tak dalej, i tak dalej. Tym odcinkiem, tak jak mówię, zamykamy ten legendarny loch. Oczywiście, jeżeli nie będę tam miał pomysłu na nagranie czegoś, czy coś, y, no to wrzucę y, jeszcze z tego legendarnego lochu, bo tam mi parę tematów do, do rozmowy podsyłaliście, ale tak jak mówię, no po wyświetleniach widać, czy Wam się to nie podoba no ale raczej, raczej nie chcę wrzucać na siłę czegoś. Mm, więc chyba jutro pojawi się odcinek z druida, no później już będą święta, więc raczej przy święta nie będzie żadnego odcinka, nie planuję, yy, no bo po prostu wiadomo, no nie będzie wtedy czasu, no a dalej tam zobaczymy jak to wyjdzie. Yy, więc okej, okay, to by było na tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie. Tak jak mówię, na wojowniku chciałem skompletować wszystko, więc skompletowałem. Na innych klasach raczej nie będę tego robił, ale wiadomo, tam jakąś broni i tak dalej przydałoby się drobność no to zobaczymy jak to jeszcze wyjdzie, jak będę z czasem stał. Yy, tyle. Ja wam dziękuję za odcinek. Zostawiajcie subskrypcję z dzwoneczkiem, zostawiajcie kciuka w górę albo w dół, to już jak tam, jak tam Wam się yy, podoba i wpijajcie na Discorda dla widzów przypiętym w yy, komentarzu i oraz w opisie, jest link do niego yy, i tyle, więc ja Wam dziękuję za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!